Witam Państwa serdecznie, ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Proszę Państwa, przed nami niedziela, ostatnia w roku kościelnym, który jak wiemy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Następna niedziela będzie to już początek nowego roku kościelnego, rozpoczynający się Adwentem. Tutaj w dzisiejszej Ewangelii i czytaniach biblijnych mamy przed oczami naszej wyobraźni obraz sądu, który rozprzestrzenia Chrystus, skłaniając nas do zamyślenia nad jednym prawem, które jest wyznacznikiem naszego człowieczeństwa, mianowicie nad prawem miłości. Wszyscy będziemy sądzeni bez względu na to, kim jesteśmy, i zaznaczam, jaką wiarę wyznajemy, za jakim światopoglądem się odpowiadamy, będziemy wszyscy rozliczani z uczynków miłości, tego uniwersalnego prawa, fenomenu, wartości, która decyduje o tym, iż stajemy się po prostu ludźmi, że odróżniamy się od innych społeczności zamkniętych, zwierzęcych, sztucznych, które dają nam jakby poczucie tego, że bycie człowiekiem to wewnętrzna nobilitacja, a ta nobilitacja, czyli to wewnętrzne szlachectwo, zobowiązuje. I tym zobowiązaniem jest właśnie miłość. Typowa scena sądu. Chrystus dzieli na tych, co po prawicy, na tych, co po lewicy. Padają typowe pytania prokuratorskie czy sędziowskie. Komu go nakarmiliście, kogo zlekceważyliście i tak dalej. Te teksty są powszechnie znane. Niemniej wszystko sprowadza się do jednego. Będziemy rozliczani z miłości. Tej miłości, którą winni jesteśmy drugim, bo nie jest to żadna nasza zasługa, że my kochamy, obdarzamy dobrem, czynimy to dobro. My to mamy wpisane w nasze bycie człowiekiem i my do tej miłości jesteśmy zobowiązani. Brak tego to nie są jakieś niedogodności, dysfunkcje ludzkiego charakteru, wychowania. Nie, to jest niespełnienie tego, co składa się na definicję człowieka. Proszę Państwa, dzisiaj miłość, to słowo, odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Te bardziej akceptowalne, negatywne moralnie, ale nam chodzi o fenomen, który czyni ten świat lepszym, a poprzez bycie człowieka w tym świecie, samego człowieka i ludzi czyni lepszymi. Zastanówmy się więc w kończącym się roku kościelnym. W ostatnią niedzielę tego roku, na ile nasze osobiste konto, konto miłości, jest zapełnione uczynkami, by używać tego być może już archaicznego stwierdzenia, czyli czynieniem dobra, a być może jest zupełnie puste. I to dopiero jest powodem do wewnętrznego zamartwienia, ale nie popadania w depresję, lecz do podniesienia się i zauważenia, że jeszcze wiele mamy do zrobienia. Pomimo tego, że tak bardzo uważamy się za twórców, zwycięzców, tych, którzy potrafią panować. A brakuje tylko tego jednego, tej drobnej miary, miary miłości, która naprawdę wtedy uczyni cię wielkim. Z tym zastanowieniem i refleksją pozostawiam Państwa do zbliżającej się niedzieli. Dziękuję za uwagę. Ksiądz Jacek Stasiak. Thank you.